Z okazji 18 Międzynarodowego Dnia Bałtyckiego Morświna Ascobans, edukatorzy Błękitnej Szkoły Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacji Morskiej w Helu zapraszają do wysłuchania opowieści o tajemniczym mieszkańcu Bałtyku. Morświn jest bliskim krewniakiem delfina, należy on do podrzędu waleni uzębionych, podobnie jak kaszaloty, orki czy delfiny. Drugą grupą waleni są fiszbinowce, takie jak płetwal błękitny czy humbak, którym do odcedzania pokarmu z wody służą rogowe płyty szczęki górnej, czyli fiszbiny. Morświny należą do najmniejszych waleni na świecie. Ich krępe ciało wyposażone jest w małą trójkątną płetwę grzbietową. Samice dorastają do 180 cm i są nieco większe od samców. Masa ciała dorosłych osobników wynosi do 70 kg, a średnia długość życia 15 lat. Morświny bywają mylone ze spokrewnionymi z nimi, choć dużo większymi delfinami, od których odróżniają je jednak niska trójkątna płetwa grzbietowa, krótki i obły pysk oraz małe, łopatkowate zęby. Morświny potrafią zanurkować na głębokość 200 metrów i pozostawać pod wodą 5 minut. Samce dojrzewają płciowo zwykle w czwartym lub piątym roku życia, samice rok później. Osobniki obu płci nie różnią się wyraźnie zewnętrznie od siebie, można je jednak odróżnić na podstawie rozmieszczenia narządów płciowych. Narządy płciowe samic położone są bliżej ogona. Oraz obecności ujść gruczołów mlekowych. Okres godowy umor świnów przypada na czas od maja do września. Samica zachodzi wówczas w 11-miesięczną ciążę, po której na świat przychodzi jedno ciele. Narodziny mają miejsce w rejonach przybrzeżnych. Cielęta przychodzą na świat ogonem do przodu, mierząc wówczas około 70-90 cm. I są karmione mlekiem matki 8 do 10 miesięcy. Dorosłe morświny odżywiają się głównie rybami, zarówno pelagicznymi, takimi jak śledzie czy szproty, jak i dennymi, jak ryby babkowate, np. babka bycza. Skład ich pożywienia zmienia się zależnie od regionu, pory roku czy wieku zwierzęcia. Aby zlokalizować ofiarę, morszwiny używają zmysłu echolokacji, która służy im także do orientowania się w przestrzeni wodnej. Wysyłają serię krótkich dźwięków o wysokiej częstotliwości i odbierają odbite fale jako akustyczny obraz swojego otoczenia. Dźwięki powstają na skutek przepływu powietrza przez specjalną zastawkę, znajdującą się w jamie nosowej. Następnie są skupiane w tzw. melonie. Dużej poduszce tłuszczowej, znajdującej się w głowie zwierzęcia przed czaszką. Dzięki melonowi zwierzę kieruje dźwięk w wybranym kierunku w stronę otoczenia, które chce rozpoznać. Zaś odbite fale dźwiękowe są skupiane przez tkankę tłuszczową, znajdującą się w pustej żuchwie oraz wokół niej, a następnie kierowane do ucha wewnętrznego i dalej do mózgu. Historycznie morszwiny występowały w całym Bałtyku, od cieśnin duńskich po południową część Zatoki Botnickiej. Poławiano je regularnie od XIV wieku na mięso i tłuszcz, także w Zatoce Gdańskiej. W Polsce w latach XX-XX wieku władze wprowadziły premię za każde złapane lub zabite zwierzę, gdyż obarczano je odpowiedzialnością za szkody w sieciach i trzebienie stat ryb. Morszwiny ginęły wówczas w sieciach rybackich, najczęściej wplątując się w nie przypadkowo. Warto jednak wiedzieć, że na przykład w Danii regularnie polowano na te zwierzęta, zapędzając je w tym celu do płytkich zatok. Ze względu na niewielką liczebność bałtyckiej populacji morświnów oraz ich skryty tryb życia, oszacowanie ich liczby tradycyjnymi metodami jest bardzo trudne. Najbardziej aktualnym projektem zajmującym się występowaniem morszwinów w Bałtyku był międzynarodowy projekt Samba, dofinansowany w ramach unijnego programu LIFE+. Plus. Celem projektu było oszacowanie liczebności oraz poznanie rozmieszczenia bałtyckiej populacji morświnów. Wykorzystano metodę podwodnego nasłuchu, rozmieszczając 300 detektorów dźwięków, tzw. zwanych sipodów, zbudowanych z hydrofonu. Wykrywającego dźwięki o wysokiej częstotliwości, baterii zasilających urządzenie na okres nawet 5 miesięcy, płyty głównej, która przekształca sygnał wykryty przez hydrofon w cyfrowe informacje na temat dźwięku oraz karty pamięci, zapisującej i przechowującej cyfrowe informacje o dźwiękach. Z karty pamięci dane zgrywane były do komputera i poddawane analizie. Przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Na podstawie analizy zgromadzonych nagrań oszacowano liczebność bałtyckiej populacji na zaledwie około 450 osobników. Dzięki technice modelowania przestrzennego udało się też stworzyć mapy sezonowego rozmieszczenia morświnów w badanym akwenie. Rozmieszczenie letnie obejmujące sezon rozrodu morszwinów. Ukazuje koncentrację zwierząt w centralnej części Bałtyku Południowego na granicy wód szwedzkich i polskich. W miesiącach zimowych w poszukiwaniu pokarmu morszwiny rozpraszają się w różne rejony, w tym także w rejon polskich obszarów morskich. Spadek liczebności bałtyckiej populacji morszwinów wymaga podejmowania działań ochronnych, które muszą być bardzo precyzyjne. W Polsce. Zwierzęta te są objęte ochroną prawną od 1984 roku. Aktualnie obejmuje je rozporządzenie ministra środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Na jego mocy morfin uznany jest za gatunek wymagający ochrony czynnej. Wpisany jest również do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Morszwina chronią także międzynarodowe porozumienia i konwencje, takie jak konwencja bońska i wynikające z niej porozumienie Ascobans, konwencja berneńska, dyrektywa siedliskowa Unii Europejskiej oraz zalecenie nr 17 przez 2 Komisji Helsińskiej i Bałtycki Plan Działania HELKOM. Szczególnie warto podkreślić fakt, że w roku 2008 Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN uznała bałtycką populację morświnów za krytycznie zagrożoną wyginięciem. Dla gatunku ściśle chronionego, krytycznie zagrożonego wyginięciem, powinno się wyznaczyć morskie obszary chronione. Współcześnie najpoważniejszym, bo mającym efekt śmiertelny zagrożeniem dla bałtyckiej populacji morświnów jest przyłów w rybackich sieciach. W latach 20. i 30. XX wieku wiele złowionych osobników padło ofiarami dryfujących sieci usidlających czyli tzw. pławnic, stosowanych do połowu łososi i troci. Dzisiaj zwierzęta te nadal napotykają na śmiertelne przeszkody ale głównie w postaci stawnych sieci skrzelowych o dużych oczkach. Sieci te Zbudowane są z bardzo cienkiej, lecz mocnej nylonowej przędzy i stanowią dla morszwinów niemal niewykrywalne i trudne do ominięcia ściany. Morszwiny nie są w stanie ich zauważyć, gdyż dźwięki echolokacyjne nie odbijają się od nich, albo odbite od cienkich nitek echo jest zbyt słabe. Pysk lub płetwa zwierzęcia zostają uwięzione w oczkach sieci, a gwałtowne próby uwolnienia się z pułapki powodują, że sieci oplątują ciało morszwina kolejnymi warstwami. Zaplątane w nylonową przędzę zwierzęta giną z braku dostępu do powietrza. Występowanie morświnów związane jest głównie ze strefą przybrzeżną i płytkimi wodami. W Polsce kluczowym dla nich akwenem jest Zatoka Pucka. Niestety, w jej eksploracji przeszkadza im człowiek. Morświny napotykają tu na przeszkody w postaci licznie rozstawionych sieci oraz dużego natężenia hałasu. Z powodu hałasu podwodnego posługujące się dźwiękiem do orientacji w przestrzeni, polowania i komunikacji morświny cierpią coraz bardziej. Od XX wieku w morzach i oceanach wzrasta poziom hałasu podwodnego odgłosów generowanych przez silniki statków i motorówek prace podwodnych wiertni, kafarów, sonarów i echosond, a także podwodnych detonacji. Hałas może skutkować śmiercią zwierzęcia, uszkodzeniem jego aparatu słuchu, zaburzeniami w echolokacji, a także może być czynnikiem wypłaszającym je z naturalnego siedliska. Najbardziej szkodliwe dla morszwinów są nagłe, głośne dźwięki. Należy zatem minimalizować negatywne ich skutki, Ograniczyć do minimum działania generujące podwodny hałas i przeprowadzać je w odpowiednim czasie, a także stosować środki ograniczające rozchodzenie się dźwięku, np. kurtyny bąbelkowe. Do innych, poza przyłowem i hałasem podwodnym, zagrożeń dla morszwinów zaliczamy również kolizje z szybkimi jednostkami pływającymi, zanieczyszczenie środowiska morskiego plastikiem. Oraz ograniczenie siedlisk naturalnych poprzez np. Na zbyt inwazyjną turystykę. W ramach porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku, północno-wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i północnego Ascobans w latach 2001-2003 opracowano, a w roku 2009 zatwierdzono plan odtworzenia bałtyckiej populacji morświnów, zwany także od miejsca jego utworzenia. Planem jastarnia. Dokument ten zaleca stroną porozumienia stosowanie środków ochronnych, badawczych i administracyjnych. Zalecenia planu jastarnia poza aktywną ochroną gatunku obejmują również badania naukowe nad stanem populacji. Eksperci Ascobans uznali przyłów za jedno z głównych zagrożeń dla bałtyckiej populacji Morszwina, zaś jednym z najprostszych rozwiązań tego problemu jest stosowanie tak zwanych pingerów. Pingery to akustyczne urządzenia emitujące pulsacyjny dźwięk o wysokiej częstotliwości. Przyczepiane zwykle do górnej linki wystawianych narzędzi połowowych, ostrzegają morświny o umieszczonych pod wodą sieciach. Ufamy, że dzięki podejmowanym wysiłkom, także edukacyjnym, bałtyckie morświny przetrwają. My zaś będziemy mogli cieszyć się możliwością ich obserwacji w naturalnym środowisku. Tymczasem dziękujemy za zainteresowanie losem bałtyckich Morświnów i zachęcamy do rozwiązywania zadań i quizów przygotowanych specjalnie na Dzień Morświna. Z okazji Światowego Dnia Oceanu edukatorzy błękitnej szkoły w Helu. Zapraszają do wysłuchania prelekcji o najsłodszym Morzu świata. Na początek, kilka najważniejszych cech Bałtyku. Bałtyk to Morze najsłodsze, co znaczy nie tylko, że jest dla nas ważne, ale przede wszystkim, że jest bardzo słabo zasolone. Bałtyk to Morze bardzo młode, płytkie, o słabej wymianie wód z Morzem Północnym i charakteryzujące się niską różnorodnością gatunkową. Morze Bałtyckie jest także warstwowe i dość chłodne, o czym możemy przekonać się, zażywając w nim kąpieli. Według Międzynarodowej Rady Badań Morza ICES, czyli organizacji zarządzającej i badającej zasoby między innymi Morza Bałtyckiego, jego zachodnią granicę stanowią tzw. cieśniny duńskie wewnętrzne: Sund, Wielki Bełt i Mały Bełt. Wszystkie wody na wschód od tej granicy, czyli zarówno Bałtyk Właściwy, jak i Zatoki Fińska oraz Botnicka, traktowane są jako jeden akwen i oznaczone symbolem 3D. Z kolei Komisja Helsińska, HELKOM, zbierająca dane i dbająca o środowisko Morza Bałtyckiego, zalicza doń wszystkie wody aż do cieśniny Kattegat włącznie. Zatem granica pomiędzy Kattegatem i Skagerrakiem. Jest jednocześnie miejscem, w którym łączą się dwa morza, bałtyckie i północne. Bałtyk jest morzem młodym. Jego historia zaczęła się mniej więcej 12 tysięcy lat temu, gdy powstałe z wód topniejącego lądolodu małe jeziora zaczęły się łączyć i utworzyły jedno wielkie jezioro zwane Bałtyckim Jeziorem Lodowym, które istniało przeszło tysiąc lat. Poziom tego zbiornika znajdował się około 50 metrów poniżej obecnego poziomu morza, a jednocześnie był o ponad 20 metrów wyższy od poziomu sąsiadującego z nim oceanu. Około 10 tysięcy lat temu, na skutek dalszego topnienia wód lodowca, na obszarze południowej Szwecji zalany został pomost lądowy, oddzielający ówczesne jezioro od oceanu. Woda płynęła w kierunku zachodnim. Aż do wyrównania poziomu z oceanem. Następnie słone wody wpłynęły do dzisiejszego Bałtyku, tworząc Morze Joldia. Było to Morze Arktyczne z arktyczną fauną, a jego nazwa pochodzi od małża morskiego Joldia Arktika. Około 9 tysięcy lat temu poziom morza szybko wzrastał wraz ze wzrostem poziomu wód w oceanie. Równocześnie na skutek ocieplania się klimatu topniał lodowiec w Skandynawii. Uwolniona spod jego ciężaru skorupa ziemska podnosiła się jednak szybciej niż poziom oceanu, co spowodowało spłycenie, a następnie zamknięcie się cieśniny łączącej morze Joldia z otwartymi wodami oceanicznymi. Wobec braku wlewów wody oceanicznej następowało wysłodzenie morza, co doprowadziło do powstania słodkowodnego jeziora. Zostało ono nazwane jeziorem ancylusowym od ślimaka-przytulika Ancylus fluviatilis, który zamieszkiwał jego przybrzeżne wody. Wskutek podniesienia się poziomu wody w oceanie około 7000 tysięcy lat temu doszło do połączenia jeziora ancylusowego z Morzem Północnym. Jego wody zaczęły przenikać do ówczesnego Bałtyku przez ciśniny duńskie. Napływ słonych wód oceanicznych spowodował wzrost zasolenia, które było wówczas około dwa razy wyższe niż dziś. Zbiornik ten został nazwany Morzem Litorynowym od ślimaka Pobrzeżki, Litorina litorea. Około 3000 lat temu nastąpiło ponowne podniesienie się dna w cieśninach duńskich. Spowodowało to słabszy dopływ wód oceanicznych z Morza Północnego i obniżenie zasolenia ówczesnego Bałtyku. Powstało typowe Morze słonawe, jakie znamy dzisiaj. Obecna faza historii Bałtyku nosi nazwę Morza Mya, od obcego, zawleczonego przez człowieka Małża Mya Arenaria, który przedostał się tutaj przyczepiony do dna okrętów najprawdopodobniej w XVI lub XVII wieku z Ameryki Północnej i szybko rozprzestrzenił się w morzu. Nazwa Morze Mya ma więc znaczenie symboliczne. Gdyż współcześnie o warunkach środowiska Morza Bałtyckiego, oprócz sił przyrody, zaczęła w znaczącym stopniu decydować działalność człowieka. Zasolenie to wielkość mówiąca o ilości rozpuszczonych soli w wodzie morskiej. Bałtyk jest morzem słonawym. Jego średnie zasolenie to zaledwie 7, podczas gdy w oceanach wynosi ono 35. Dawniej zasolenie wyrażano w promilach, czyli gramach na litr. Następnie jego jednostką było PSU, Practical Salinity Unit, czyli praktyczna jednostka zasolenia. Obecnie zaś zasolenie jest wartością bezwymiarową. Zasolenie wód bałtyckich nie jest jednolite. Zmniejsza się ono w miarę oddalania się od cieśnin duńskich i najniższą wartość przyjmuje w Zatokach Botnickiej i Fińskiej. Niestety, im niższa wartość zasolenia, tym wyższa toksyczność metali w wodzie. W praktyce oznacza to, że słonawy Bałtyk jest bardziej wrażliwy na zanieczyszczenia metalami ciężkimi niż morza o wyższym zasoleniu. Zasolenie ma także wpływ na żyjące w Morzu Bałtyckim organizmy. W jego wodach spotykamy znacznie mniej gatunków niż w sąsiednim Morzu Północnym. Przykładowo w południowej części Bałtyku odnotowuje się 26 gatunków ryb typowo morskich i wędrownych, podczas gdy w Morzu Północnym jest ich 120. Ponadto, liczba gatunków typowo morskich zmniejsza się w miarę przesuwania się od cieśnin duńskich wewnętrznych, gdzie jest ich 436, do zatok fińskiej i botnickiej, gdzie bytują zaledwie 52 gatunki. Jest to efekt spowodowany Niższym zasoleniem. Słonawo-wodny charakter Bałtyku pozwala jednocześnie na występowanie w nim różnych grup organizmów od słodkowodnych po morskie. W wodach przybrzeżnych i wysłodzonych zatokach występują gatunki słodkowodne, takie jak okoń. Jednak najliczniejszą grupą bałtyckich organizmów są gatunki morskie jak na przykład dorsz, o dużej tolerancji na zmiany zasolenia. Mają one duże zdolności adaptacyjne i mogą bytować w środowisku o zmiennym zasoleniu. Są to tak zwane organizmy euryhalinowe. Jednak nawet i one musiały wprowadzić pewne modyfikacje pozwalające im przeżyć w tak trudnych warunkach. Na przykład niektóre gatunki morskie, żyjące w sąsiednim Morzu Północnym w przybrzeżnych płytkich wodach, w Bałtyku, występują w głębszej, przydennej, bardziej zasolonej warstwie wód. Jest to tak zwane zjawisko submergencji, czyli zagłębiania się. Niskie zasolenie Bałtyku sprawia, że niektóre zwierzęta typowo morskie w nim bytujące osiągają znacznie mniejsze rozmiary niż ich krewniacy w sąsiednim Morzu Północnym. Przykładem może być choćby nasz największy małż, małgiew w piaskołas, który w Morzu Bałtyckim Osiąga maksymalnie 8 cm długości, podczas gdy jego krewniak w Morzu Północnym jest niemal dwa razy większy. Jest to związane z faktem, że płyny ustrojowe tych organizmów mają większą gęstość niż woda, w której bytują. Dochodzi do wnikania wody ze środowiska zewnętrznego, ich komórki chłoną ją, pęcznieją i w konsekwencji pękają. Aby tego uniknąć, organizmy ograniczają wielkość swojego ciała. Zmniejszając tym samym powierzchnię wchłaniania wody. Zjawisko to nazywamy karłowaceniem, lub rzadziej pauperyzacją. Bałtyk jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w kontynent europejski. Niemal z każdej strony otoczone lądem morze śródkontynentalne, osłonięte jest od północnego zachodu półwyspem skandynawskim, zaś z oceanem atlantyckim. Połączone przez Morze Północne za pośrednictwem wspomnianych wcześniej cieśnin duńskich. Jego położenie sprawia, że wymiana wód jest bardzo powolna i trwa około 25-30 lat. To z kolei powoduje, że zanieczyszczenia występujące w wodach Bałtyku mogą pozostawać tam przez długi czas, a samo morze staje się pułapką dla różnego typu substancji chemicznych. Sytuację Poprawiają jedynie wlewy słonej wody z Morza Północnego. Bałtyk jest morzem o utrudnionym dopływie wód oceanicznych oraz dużym spływie wód rzecznych i opadowych. Ma on dodatni bilans wody słodkiej, czyli przewagę jej dopływu nad parowaniem. Rocznie w wyniku parowania z Bałtyku odpływa około 180 km sześciennych wody słodkiej. Zaś dopływa około 670 km3, z czego 470 to wody rzeczne, a 200 wody opadowe. Nadmiar wody z Morza Bałtyckiego odpływa do sąsiedniego Morza Północnego. Jest to około 920 km3 rocznie. Do Bałtyku wpada ponad 250 rzek. Siedem największych wyszczególniono w tabeli. Wśród nich znajdują się dwie polskie rzeki Wisła i Odra. Podczas sztormów silne zachodnie wiatry powodują podniesienie się poziomu Morza Północnego, co sprawia, iż słone, bogato natlenione wody, przelewają się przez ciśniny do Bałtyku. Zjawisko to nazywane jest wlewem, a jego wielkość zależy od warunków środowiskowych. Woda z Morza Północnego jest gęstsza, bardziej słona, a więc cięższa niż woda bałtycka, dlatego opada na dno. Woda ta po dnie przemieszcza się do kolejnych zagłębień, wypierając w ten sposób zalegające tam stare, pozbawione tlenu wody przydenne. Wysokie zasolenie i duża zawartość tlenu w wodzie wlewowej jest kluczowa dla ekosystemu Morza Bałtyckiego. Głębokie warstwy, w których z reguły panuje deficyt tlenowy, zostają odświeżone podczas wlewu. Jest on więc dla Bałtyku niczym zaczerpnięcie życiodajnego powietrza. Dawniej obserwowano 5 do 7 wlewów na dekadę. W latach 1960-1980 wlewy zdarzały się co 3-4 lata. Od roku 1984 zjawisko to ustało. Kolejne znaczące wlewy miały miejsce dopiero w latach 1993 i 2003. Zaś zimą 2014 roku. Nastąpił kolejny rekordowo silny wlew. Zmiana częstotliwości występowania wlewów związana jest ze zmianami klimatu. Trudno jest więc ocenić, czy nadal utrzyma się dziesięcioletni cykl wlewów, czy też sytuacja powróci do stanu wcześniejszego i wlewy będą znacznie częstsze. Temperatura jest katalizatorem wielu reakcji chemicznych. Bałtyk jest morzem chłodnym w porównaniu z innymi morzami świata. Co dobrze widoczne jest na mapie oceanu światowego. Podczas gdy temperatura wód w niektórych morzach przekracza 30 stopni Celsjusza, w Bałtyku nawet w najgorętszym okresie roku temperatura wynosi średnio 18 stopni Celsjusza i jest na tyle niska, że rozkład cząsteczek organicznych w wodach Bałtyku jest powolny. Skutkuje to tworzeniem się zawiesiny cząstek organicznych i zmniejszeniem przezroczystości wody, a także bujnym rozwojem glonów, czyli tak zwanym zakwitem. Niska temperatura wód Bałtyku utrudnia także proces neutralizacji różnego typu zanieczyszczeń, gdyż ich degradacja przebiega wolniej niż w cieplejszych wodach morskich. Istotną cechą wód bałtyckich jest ich uwarstwienie. Wody powierzchniowe mają niskie zasolenie, są cieplejsze, dobrze wymieszane i natlenione. Wody głębinowe o wyższym zasoleniu są chłodniejsze i słabiej natlenione. W warstwie pośredniej, tzw. haloklinie, która znajduje się na głębokości od 40 do 80 metrów, następuje gwałtowny wzrost zasolenia i tym samym gęstości wody. Jest to więc bariera utrudniająca mieszanie się wód powierzchniowych z głębinowymi i spowalniająca wymianę substancji pomiędzy warstwami. W okresie wiosennym powierzchniowe ogrzewanie Powoduje wzrost temperatury w górnej warstwie wody, a silniejsze wiatry umożliwiają jej wymieszanie. Powoduje to powstanie w miarę jednorodnej warstwy wody z wyraźnym ostrym skokiem temperatury na głębokości od kilkunastu do czterdziestu metrów. Warstwa ta nosi nazwę termokliny. Wraz z trwaniem lata woda powierzchniowa ogrzewa się i termoklina obniża swoją głębokość. Stała warstwowość wód Bałtyku powoduje podwyższenie koncentracji zanieczyszczeń chemicznych w warstwie głębinowej. Zlewisko to obszar, z którego wszystkie wody spływają do jednego morza lub oceanu. Zlewisko Morza Bałtyckiego ma powierzchnię około 1 700 000 km2 i jest kilkukrotnie większe od jego powierzchni. Zamieszkuje je około 80 milionów ludzi z 9 krajów. 16 milionów żyje w jego strefie brzegowej. Spośród wszystkich mieszkańców zlewiska Bałtyku, około 47% to Polacy. Przy stosunkowo krótkiej linii brzegowej naszego kraju, efektem jest silna presja na ekosystem Bałtyku i jego strefę przybrzeżną. Bałtyk jest morzem płytkim. Jego średnia głębokość wynosi 52 metry, a największa głębia to głębia Landsort, 459 metrów pod poziomem morza, co stanowi nieco ponad 10% średniej głębokości mórz i oceanów. Poza głębią Landsort w Bałtyku wyróżniamy jeszcze sześć innych głębi. Najbliższa nam głębia Gdańska zajmuje piąte miejsce pod względem głębokości. Konsekwencją niewielkiej głębokości Morza Bałtyckiego jest mała objętość jego wód, a co za tym idzie, wysoka koncentracja zanieczyszczeń chemicznych związana z niewielką możliwością ich rozcieńczania. Bałtyckie naj. Bałtyk jest najsłodszym morzem na świecie. Największa wyspa na Bałtyku to Gotlandia, a największa głębia to głębia Landsort. Największą rzeką jest Newa która uchodzi do Zatoki Fińskiej. Ekosystem Morza Bałtyckiego jest bardzo młody. W obecnych warunkach fizykochemicznych, organizmy bałtyckie żyją zaledwie od około 2,5 tysiąca lat. W imieniu całej załogi stacji morskiej w Helu dziękujemy za wspólne edukacyjne świętowanie Światowego Dnia Oceanu. Zachęcamy do odwiedzin naszych profili na Facebooku. I rozwiązywania quizów i zagadek przygotowanych specjalnie na tę okazję. Edukatorzy Błękitnej Szkoły w Helu zapraszają do wysłuchania prelekcji o plastikowym problemie w oceanach. Bałtyk jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w kontynent europejski. Jego położenie sprawia, że wymiana wód jest bardzo powolna i trwa około 25-30 lat. To z kolei powoduje, że zanieczyszczenia występujące w wodach Bałtyku mogą pozostawać tam przez długi czas, a samo morze staje się pułapką dla różnego typu substancji chemicznych. Bałtyk jest morzem chłodnym w porównaniu z innymi morzami świata, co dobrze widoczne jest na mapie Oceanu Światowego. Podczas gdy temperatura wód w niektórych morzach przekracza 30 stopni Celsjusza, w Bałtyku, nawet w najgorętszym okresie roku, temperatura wynosi średnio 18 stopni Celsjusza i jest na tyle niska, że rozkład cząsteczek organicznych w wodach Bałtyku jest powolny. Niska temperatura wód Bałtyku utrudnia także proces neutralizacji różnego typu zanieczyszczeń, gdyż ich degradacja przebiega wolniej. Niż w cieplejszych wodach morskich. Zlewisko Morza Bałtyckiego ma powierzchnię około 1 miliona 700 tysięcy km2 i jest kilkukrotnie większe od jego powierzchni. Zamieszkuje je około 80 milionów ludzi z 9 krajów. 16 milionów żyje w jego strefie brzegowej. Spośród wszystkich mieszkańców Zlewiska Bałtyku około 47% to Polacy. Gęsto zaludnione Zlewisko zwiększa wrażliwość tego akwenu i jego podatność na różne przejawy antropopresji. Bałtyk jest morzem płytkim. Jego średnia głębokość wynosi 52 metry, a największa głębia to głębia Landsort. 459 metrów pod poziomem morza, co stanowi nieco ponad 10% średniej głębokości mórz i oceanów. Poza głębią Landsort, w Bałtyku wyróżniamy jeszcze sześć innych głębi. Najbliższa nam głębia Gdańska zajmuje piąte miejsce pod względem głębokości. Konsekwencją niewielkiej głębokości Morza Bałtyckiego jest mała objętość jego wód, a co zatem idzie Wysoka koncentracja zanieczyszczeń chemicznych, związana z niewielką możliwością ich rozcieńczenia. Wymienione wcześniej cechy Morza Bałtyckiego czynią jego ekosystem bardzo wrażliwym na różne antropogeniczne zagrożenia. Ich ranking, według wielu specjalistów, jest następujący. Za najsilniej działający czynnik uważa się fizyczne, częściowe lub całkowite niszczenie morskich siedlisk. Wpływa to bezpośrednio na obecność lub brak gatunku, gdyż żaden organizm nie jest w stanie w przyrodzie przetrwać bez siedliska. Współcześnie, w wyniku działalności człowieka, takie jak na przykład hydrotechniczne umacnianie brzegu, dochodzi do fragmentacji lub całkowitego fizycznego unicestwienia siedlisk przyrodniczych. Drugim czynnikiem jest nadmierna eksploatacja. Czyli czerpanie z zasobów przyrodniczych ponad zdolność ich autoregeneracji. Najbardziej radykalnym tego przejawem jest przeławianie zasobów ryb. Ponadto, podczas połowów zdarza się, że do sieci trafiają organizmy niebędące ich celem. Taki przypadkowy połów nazywamy przyłowem. Często jego ofiarami padają ptaki i ssaki morskie. Za trzecie we wspomnianym rankingu zagrożenie. Uważa się eutrofizację i toksyczne zanieczyszczenia. Nadmiar spływających rzekami biogenów powoduje niekontrolowany wzrost produktywności akwenu. Wody tracą przejrzystość, światło nie dociera do dna, gdzie do niedawna rosły bogate zbiorowiska roślinne. Z kolei toksyczne dla organizmów substancje chemiczne, wprowadzane głównie rzekami do środowiska morskiego, kumulują się w ich ciałach, obniżając odporność. Inicjując choroby i wywołując problemy z rozrodem. Kolejnym zagrożeniem są introdukcje i inwazje gatunków obcych, które zwykle pod wpływem działalności ludzkiej przekraczają bariery przestrzenne ograniczające ich naturalny zakres występowania. Jednym z ponad 100 imigrantów w Morzu Bałtyckim jest krab wełnistoszczypcy pochodzący z Chin. Również zmiany klimatyczne mogą mieć duże znaczenie dla Bałtyku, powodując np. wzrost opadów i dalsze jego wysłodzenie. Nie wszystkie bałtyckie gatunki będą mogły taki stan przetrwać. Ze wszystkich śmieci w morzu tylko 15% znajduje się na brzegu, 15% pływa w toni wodnej, a aż 70% zalega na jego dnie. Niektóre odpady są dość nietrwałe, czas ich rozkładu waha się od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Niestety, tworzywa sztuczne mogą zalegać na dnie morza nawet kilkaset lat. Dostające się do mórz i oceanów, odpady wędrują. Dzięki prądom morskim i falowaniu są przenoszone daleko od miejsca, w którym zostały wyrzucone. Ich ilość w zbiornikach wodnych na całym świecie rośnie. Największe nagromadzenie morskich śmieci to tak zwana Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, znajdująca się w północnej części Oceanu Spokojnego. Ma ona powierzchnię równą niemal powierzchni zlewiska Morza Bałtyckiego. Plastik jest tani w produkcji, bardzo wytrzymały, lekki, trwały, elastyczny lub odporny na rozciąganie. Dzięki takim atrybutom Tworzywa sztuczne posiadają ogromną ilość potencjalnych zastosowań. Są wszechobecne w produktach przemysłowych czy konsumpcyjnych i trudno wyobrazić sobie bez nich nowoczesne życie. Ich historia zaczęła się w 1855 roku, kiedy to Aleksander Parkes wytworzył pierwszy materiał termoplastyczny, celuloid, będący prekursorem tworzyw sztucznych. Nazwano go później na cześć jego twórcy parkesiną. Jednak prawdziwy przełom w tej dziedzinie nastąpił w 1907 roku, kiedy to belgijski chemik Leo Baekeland stworzył i opatentował pierwsze w pełni syntetyczne tworzywo sztuczne bakelit. Tworzywa sztuczne, potocznie zwane plastikami, są substancjami wytwarzanymi jedynie przez ludzi. Nie występują naturalnie w przyrodzie. Są one makrocząsteczkami, czyli polimerami, złożonymi z wielu połączonych ze sobą w procesie polimeryzacji monomerów. Ich źródłem mogą być surowce takie jak ropa naftowa, olej rzepakowy, skrobia czy kwas mlekowy. Cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm określa się mianem mikroplastików. Ze względu na źródło możemy cząsteczki mikroplastiku podzielić na pierwotne i wtórne. Mikroplastiki pierwotne produkowane są tej wielkości, by docelowo stać się składnikiem wielu kosmetyków lub środków czyszczących, stanowiąc w nich element ścierny. Mikroplastiki wtórne pochodzą z rozpadu większych plastikowych śmieci, takich jak na przykład jednorazowe naczynia i sztućce, butelki, foliowe torebki. Słomki i inne odpady. Procesy te zachodzą pod wpływem szeregu oddziaływań fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak promieniowanie UV, wysoka temperatura, zasolenie wody i działanie fal morskich. Na świecie corocznie produkuje się coraz więcej tworzyw sztucznych. W 1950 roku były to niespełna 2 miliony ton. W 1989 roku już niemal 100 milionów ton. W 2013 roku trzykrotnie więcej, zaś w 2018 roku światowa produkcja tworzyw sztucznych wyniosła aż 359 milionów ton. Ze wspomnianych niemal 360 milionów ton tworzyw sztucznych wyprodukowanych na świecie w 2018 roku Niemal 62 miliony ton powstały w Europie. Warto jednak zauważyć, że produkcja plastiku na naszym kontynencie spadła o prawie 3 miliony ton w stosunku do roku 2017. Światowym liderem w produkcji plastiku od wielu lat niezmiennie pozostają Chiny, gdzie rocznie produkuje się około 30% wszystkich tworzyw sztucznych. W związku z masową produkcją plastiku, finalnie w ogromnych ilościach trafia on do środowiska jako odpad, którego degradacja jest bardzo powolna. Szacuje się, że rocznie do mórz i oceanów dociera nawet 12 milionów ton plastikowych odpadów, które unoszą się w morskiej toni, pływają po powierzchni lub osiadają na dnie. Większe odpady stanowią głównie zagrożenie dla zwierząt. Żółwie, foki i inne zwierzęta zaplątują się w zagubione na morzu fragmenty syntetycznych sieci, doznając urazu lub ginąc w wyniku uduszenia. Wiele organizmów mylnie uznaje plastikowe fragmenty za pokarm, na przykład ptaki morskie połykają dryfujące na powierzchni plastikowe śmieci, ale nie są w stanie ich strawić. Finalnie, mimo pełnego żołądka, umierają z głodu. Mikroplastiki z kolei tworzą w wodzie zawiesinę, zmniejszając jej przezroczystość i ograniczając przenikalność promieni słonecznych niezbędnych roślinom do wytworzenia pokarmu. Drobne cząsteczki plastiku bywają także zjadane przez zooplankton ten stanowi pokarm dla ryb, a następnie z ssaków morskich oraz ludzi. Podejrzewa się, że mikroplastik jest odpowiedzialny za dysfunkcje fizjologiczne, a nawet zmiany na poziomie genetycznym organizmów. Mikrogranulki plastikowe dostają się do oceanów również bezpośrednio z gospodarstw domowych, a ich źródłem są głównie produkty chemii gospodarczej i kosmetyki, takie jak pilingi, pasty do zębów, mleczka do ciała, kremy do twarzy. Drobiny te podczas mycia się i używania kosmetyków spłukiwane są do kanalizacji, skąd trafiają do mórz i oceanów. Badania prowadzone na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego wykazały, że corocznie 130 ton mikrocząsteczek plastikowych z produktów do pielęgnacji ciała trafia do wód ściekowych, a z powodu niewystarczającej efektywności oczyszczania ścieków. Do Bałtyku dociera nawet 40 ton mikroplastików rocznie. Podczas prania, ważącej około pół kilograma kurtki polarowej, do kanalizacji, a następnie do środowiska wodnego, uwalniane jest od 100 tysięcy do nawet 2 milionów mikrowłókienek syntetycznych. Pomóż Bałtykowi. Powiedz stop plastikowym odpadom. Stosując zasadę 6R we własnym gospodarstwie domowym: zanim dokonasz zakupu nowej rzeczy, zastanów się, czy nie możesz posłużyć się czymś, co już posiadasz. Niepotrzebnych produktów nie wyrzucaj lepiej sprzedaj je, oddaj, podaruj lub wymień na inne. W imieniu całej załogi stacji morskiej w Helu. A także mórz i oceanów. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do bycia świadomym konsumentem. Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kos i zapraszam Państwa do wysłania wykładu poświęconego ptakom wodnym w Bałtyku. Ciało ptaków jest pokryte piórami. Pióra są rogowym wytworem naskórka. Są lekkie, gętkie, mocne, tworzą powierzchnię nośną, a także chronią ciało ptaka, ograniczają również utratę wody i ciepła. Kończyny przednie ptaków zostały przekształcone w skrzydła, które służą głównie do latania. Zazwyczaj są takie gatunki jak pingwiny, które poświęciły zdolność lotu celem lepszego nurkowania ich skrzydła głównie służą do nurkowania. Skrzydła są poruszane potężnymi mięśniami piersiowymi przyczepionymi do okazałego grzebienia na mostku. Ptaki posiadają opływowy kształt ciała, aerodynamiczny kształt ciała w wypadku ptaków morskich, mowa tutaj o hydrodynamicznym kształcie ciała u ptaków nie występuje pęcherz moczowy ani Zęby posiadają silnie spneumatyzowane kości. Ich ogon jest odcinek kostny. Ogona został skrócony. Dziób to rogowy twór osłaniający bezzębne szczęki. Kości czaszki są zrośnięte. Czaszka jest cienka i lekka. Ptaki posiadają tylko jeden kłykieć potyliczny. Ich głowa. Wykazuje dużą ruchomość, ptaki potrafią obracać tą głowę nawet o 270 stopni, co przydaje się takim gatunkom, które, które mają ograniczone pole widzenia, tak jak jest to w wypadku sów. Ptaki pojedynczo znoszą jaja, samice posiadają tylko lewy jajnik, nieparzysty narząd tak, rozrodczy, Generalnie mówi się o tym, że ptaki mają doskonały wzrok i słuch, ale u niektórych gatunków jest silnie rozwinięty węch, tak jak na przykład u rurkonosów, czy też sępnika różowogłowego, czy też dotyk, jak to jest w wypadku siewkowców i blaszkodziowych. Ptaki posiadają worki powietrzne połączone z płucami, które ułatwiają skuteczne i wydajne oddychanie. Może ich być nawet do 14 sztuk. się nogi i stopy. Czemu kolana ptaków wyginają się w przeciwnym kierunku do ludzkiego? Kolana ptaków nie wyginają się w przeciwnym kierunku do naszych, bowiem nie są kolanami, a stawem skokowym. Zaś samo kolano jest najczęściej niewidoczne z zewnątrz, gdyż albo jest przykryte i zasłonięte przez pióra, albo złożone skrzydła. U różnych rzędów ptaków możemy zaobserwować odmienny schemat budowy stopy. Anisodaktylia występuje u ptaków wróblowych, ptaków szponiastych i u ogromnej większości ptaków. Zygodaktylia występuje u papu, gdzieńciołów, kukułek i niektórych sów. Tridaktylia jest obecna u emu, dropi e, i przepiórki. Didaktylia występuje u struś. Przystosowania ptaków do środowiska wodnego. Zasiedlając środowisko, Wodne morskie ptaki muszą być przystosowane do ochrony przed utratą ciepła, unikając wychłodzenia ciała na skutek wiatru czy przemoczonego upierzenia. Większość gatunków zasiedlających środowisko morskie będzie zdobywać pokarm znajdujący się pod powierzchnią wody, muszą zatem być przystosowane do nurkowania. Będą nurkować do samego dna, podejmując z niego na przykład małże lub ścigając ofiary bezpośrednio w toni wodnej. Dzioby wszystkich gatunków ptaków są odpowiednio przystosowane do zdobywania pokarmu. Na przykład schwytania ryb. Przystosowania ptaków do środowiska wodnego. Ciało ptaków nurkujących jest bardziej smukłe i wydłużone, w mniejszym stopniu mają spneumatyzowane kości, posiadają również mniejsze worki powietrzne, potrafią usuwać powietrze zalegające między piórami poprzez silne przyciskanie upierzenia do ciała. Występuje u nich gruczoł kuprowy. Kormorany mają w piórach konturowych specjalne promyki, które umożliwiają wpływanie wody i namakanie upierzenia. W ten czas kormoran nie musi sobie radzić z siłą wyporu, ale minusem tego jest to, że po nurkowaniu, które jest dla niego znacznie łatwiejsze, po nurkowaniu kormoran musi to swoje upierzenie, te skrzydła musi wysuszyć i dlatego często jest on obserwowany na nabrzeżach Gdzieś w portach, nad morzem, w takiej charakterystycznej postawie, z rozpostartymi skrzydłami, w ten czas on suszy skrzydła. Ptakom nie grozi choroba kesonowa, przed zanurzeniem wydychają całe powietrze. Mięśnie ptaków zawierają dużej ilości mioglobiny, przechowują znacznie więcej tlenu i krew ma podwyższoną pojemność tlenową. Ptaki morskie posiadają również grubą warstwę. Tłuszczowej tkanki podskórnej. Ich nogi są umieszczone w tylnej części tłowia i naprzemiennie wiosłując napędzają ruch nurkującego ptaka. Ich stopy mogą być: ich palce w stopach mogą być albo spięte błoną, pławną, mogą posiadać spłaszczone palce lub płaskie wyrostki na palcach. Wyjątkiem, jeżeli chodzi o napędzanie ruchu pod wodą, są alkowate, u których ruch pod wodą jest napędzany głównie przy pomocy skrzydeł. Ptaki nurkujące, zdobywające pokarm pod wodą, mają również odpowiednio przystosowany dziób. W wypadku bentofaków będą to blaszki do cezania, pożywienia, tak, do cedzania, na przykład małży, które zostały podjęte z dna, lub też dziób będzie zaostrzony. Może również posiadać taki charakterystyczny haczyk, jak to jest w wypadku kormorana czy nurogęsi, który będzie służył do e, e, chwytania e, ryb. Ochrona przed e, utratą e, ciepła. Taki chronią się przed utratą e, ciepła, posiadający e, ciepłe, grube i gęste upierzenie, które uzyskuje właściwości hydrofobowe na skutek wysycenia tłuszczową wydzieliną z gruczołu kuprowego. Pod warstwą piór okryfowych znajduje się warstwa piór puchowych, które mm, tworzy doskonałą warstwę termoizolacyjną. Podobnie jak w wypadku ssaków morskich pod skórą ptaka morskiego znajduje się gruba warstwa tłuszczu, która zapewnia dodatkową izolację. Gruczoł kuprowy i jego wydzielina. Gruczoł kuprowy jest jedynym gruczołem skórnym, występującym u większości ptaków. Położony jest po stronie grzbietowej ponad ostatnimi kręgami ogonowymi. Gruczoł produkuje tłustą wydzielinę, którą ptak rozprowadza po upierzeniu przy pomocy dzioba. Wydzielina gruczoł kuprowego jest złożoną mieszaniną związków organicznych, głównie wosków. Funkcją wydzieliny gruczołku prowego jest ochrona piór przed wilgocią i nadmiernym ścieraniem czy też ektopasożytami. Pióro ptaka jest głównie zbudowane z keratyny. Jest wytworem naskórka stanowiącym element pokrycia skóry ptaka. W zależności od funkcji pióra konturowe dzieli się na lotki, sterówki, Pióra okrywowe. Pióro zbudowane jest z osi pióra i chorągiewek, zewnętrznej i wewnętrznej. Początkowo osadzona w skórę część osi pióra nosi nazwę dudki, pozostała część jest nazywana stosiną. Chorągiewka składa się z odchodzących od stosiny promieni, od których z kolei odchodzą dwa rzędy promyków połączonych ze sobą haczykami. Istnieją różne rodzaje piór. I są one różnie klasyfikowane, pomimo to zasadniczo wyróżnia się pięć podstawowych rodzajów piór. To pióra konturowe, pióra puchowe, półpuchowe, szczeciniaste i nitkowate. Pióra szczeciniaste posiadają tylko niektóre gatunki, między innymi ptaki szponiaste, lelki, jeżyki, czy niektóre ptaki wróblowe, na przykład muchołówki. Są one umiejscowione w okolicy dzioba, pomagają w chwytaniu owadów, a także chronią oczy w przypadku ptaków szponiastych. Pióra puchowe tworzą doskonałą warstwę izolacyjną, umożliwiającą utrzymanie stałej temperatury ciała. Pióra półpuchowe zasadniczo pełnią tą samą funkcję co pióra puchowe i mają bardzo podobną budowę. Pióra nitkowate pełnią ptaków funkcję czuciową, pomagają kontrolować ułożenie upierzenia, a nawet umożliwiają ptakom określenie z jaką prędkością lecą. Pióro konturowe to pióra mające długą, sztywną stosinę i dobrze rozwinięte chorągiewki. Pióro konturowe w dolnej części ma promienie i promyki takie jak piuropuchowe. puchowe. Do piór konturowych należą pióra okrywowe oraz lotki i sterówki. Pióra po wyrośnięciu legają stopniowemu zniszczeniu na skutek działania promieni słonecznych, UV, wycierania, działania soli morskiej i jak to pasożytów. Pierzenie. Jest cyklicznym procesem wymiany zniszczonych piór starej generacji, polegającym na wypchnięciu i zastąpieniu piór starych przez pióra nowej generacji. Pierzenie całkowite obejmuje wymianę całości upierzenia, pierzenie częściowe obejmuje wymianę tylko jego części. U wielu gatunków występuje rozdzielenie w czasie zmiany lotek, sterówek i piór okrywowych lub też wydłużenia, zmiany lotek i sterówek, lub przynajmniej ich części na okres całego roku lub prawie całego roku. Zmysł wzroku zasadniczo wyróżniamy trzy kategorie trójwymiarowego pola widzenia różnych gatunków ptaków. Typ pierwszy gatunki wróblowe i gołębie widzą dość duży obraz do przodu, posiadają znakomite widzenie boczne, ale podobnie jak my, brakuje u nich możliwości spoglądania do tyłu. Typ drugi, siewkowce i blaszkodzioby, których oczy znajdują się po bokach głowy, nie widzą bardzo dobrze do przodu, ale większość z nich nie ma potrzeby oglądania końca własnego dzioba, ponieważ pobierając pokarm polegają na innych zmysłach. Możliwość widzenia panoramicznego do góry i do tyłu pozwala im na wykrycie potencjalnego drapieżnika. Typ trzeci, sowy z oczami skierowanymi do przodu, które podobnie do ludzi nie widzą do tyłu. Umiejscowienie dużych oczu z przodu wynika z potrzeby bardzo dużych Zewnętrznych otworów usznych po bokach czaszki. Przód czaszki jest jedynym możliwym miejscem umiejscowienia oczu. Wokół ptaka występują światłoczułe receptory na siatkówce oka, które dzielimy na pręciki, które odpowiadają za widzenie przy słabym natężeniu światła, nie rozróżniają kolorów. W nocy jedynie nieostre kształty, szare i czarne. Czopki informują na temat barw przedmiotów i ich dokładnego kształtu. W oczach słów dominują pręciki, przez co sowy widzą doskonale w nocy przy niewielkim natężeniu światła, natomiast świat widziany jest nieostry i czarno-biały. U ptaków szponiastych jest na odwrót. W ich oczach dominują czopki, przez co charakteryzują się one znakomitą ostrością. Zmysł słuchu większości ptaków jest dość podobny do naszego, z wyjątkiem ptaków nocnych, które polują w oparciu o dźwięk. Ich słuch jest bardziej czuły, sowy posiadają asymetrycznie rozstawione otwory uszne z boku głowy. Pomaga to im w lokalizowaniu swoich ofiar, ofiar na przykład norników. Szlara, pióra dookoła oczu działają wraz z uszami jak mikrofon paraboliczny, doskonale zbierając dźwięk. Zmysł dotyku. U kaczek i yy, gęsi na końcu dzioba znajdują się receptory dotykowe z dwoma rodzajami zakończeń nerwowych ciałek Grandriego i ciałek Herbsta, które łączą się z mózgiem za pomocą sieci nerwów. W innych częściach dzioba, wewnątrz i na zewnątrz, również znajduje się wiele ciałek Herbsta i Grandriego, nie są one jednak tak gęsto upakowane. Dzięki nim blaszkodzioby są w stanie precyzyjnie odróżnić nawet gdy nie widzą pożywienia, co nadaje się do jedzenia, a co do odrzuc odrzucenia. Czy zatem krzyżówki dałyby radę oddzielić żwir od musli? Węchu ptaków. Gatunki wykorzystujące węch podczas żerowania posiadają duże opuszki węchowe. Rurkonosy, albatrosy, petrele, burzyki i nawałniki wykorzystują węch w lokalizowaniu pokarmu. Rurkonosy żywią się krylem, kalmarami i czasem resztkami wielorybów. Wykrycie zapachu gnijącego tłuszczu wielorybiego nie jest zbyt trudne, inaczej ma się sprawa z kalmarami czy krylem. W latach 80. ubiegłego wieku wykazano, że proszkowany kryl rozsypany na powierzchni oceanu przyciągał uwagę rurkonosów, petrele i albatrosy. Substancją, która przyciągała te ptaki jest siarczek dimetylu DMS, który jest związkiem biogenicznym uwalnianym z ciała fitoplanktonu podczas zjadania ich przez zooplankton taki jak kryl. Taki posługuje się zmysłem magnetycznym, aby nawigować podczas swojej wędrówki jesiennej i wiosennej. Mechanizm chemiczny ulokowany wokół dostarcza kompas, podczas gdy magnetyczne receptory w dziobę udostępniają mapę. Kompas może wykryć kierunek pola magnetycznego, podczas gdy mapa określa natężenie tego pola. Te dwa rodzaje informacji pozwalają ptakom dotrzeć do celu, niezależnie od tego, czy droga wjedzie przez ocean, czy zróżnicowane obszary lądowe. Nogi ptaków wodnych są jedyną nieopierzoną częścią ciała przez którą mogłaby następować utrata znacznej ilości ciepła. Jest ona jednak ograniczona do minimum dzięki obecności specjalnego układu naczyń krwionośnych w nodze ptaka. Mechanizm ten polega na zmniejszeniu gradientu temperatury między nogą a otoczeniem. Ciepła krew w tętnicach płynąc w kierunku stóp pochładza się przepływając blisko żył, które Odprowadzają znacznie chłodniejszą krew z nogi do ciała. Ciepło przepływa stętnic do żył, ogrzewając krew żylną i wracając do ciała. Kormorany posiadają cztery palce, spięte błoną pławną. W wypadku kaczek są to trzy palce. U łysek palce są pokryte szerokimi płatami skórnymi. U perkozów palce są silnie spłaszczone. Błony pławne pomagają również łabędziom i kaczkom przy wznoszeniu się w powietrze, kiedy to szybko i naprzemiennie uderzają nogami o powierzchnię wody. Są one także pomocne przy lądowaniu na wodzie wyhamowują. Głębokość nurkowania. Różne gatunki ptaków nurkują na różne głębokości. Bentofagi to ptaki nurkujące do samego dna w poszukiwaniu pokarmu, na przykład małży. Wśród bentofagów rekordzistą, jeżeli chodzi o nurkowanie, jest lodówka, która potrafi nurkować maksymalnie nawet na głębokość 60 metrów, chociaż zazwyczaj nurkuje płycej. Ich to ptaki aktywnie ścigające ryby w toni wodnej. Wśród ich tiofagów rekordistami są alkowate, np. nurzy, które potrafią nurkować na głębokość 60 metrów i pozostawać pod wodą nawet przez 2 minuty. Różne sposoby zdobywania pokarmu. Duże mewy, np. srebrzysta czy siodłata, a także wydrzyki, są tak zwanymi kleptopasożytami, to jest, zabierają zdobyty pokarm innym gatunkom ptaków, e, takim jak rybitwy i mniejsze mewy. Nawałniki pikują z góry ku wodzie, zatrzymując się tuż ponad jej powierzchnią. Głuptaki z wysokości 10-30 metrów pikują do wody i nurkują do głębokości 20 metrów. Rybitwy tylko częściowo zanurzają się z lotu do wody. Mewy szukają pożywienia blisko brzegu lub też podążają za kutrami rybackimi. Alki penetrują strefę wód otwartych. Kormorany ścigają zdobycz pod wodą, a kaczki morskie żerują na dnie. Dlaczego dla szkodziobę? Przystosowanie ptaków do zdobywania pokarmu Najlepiej widoczne są w budowie dzioba. U blaszkodziobych brzeg dzioba zaopatrzony jest w poprzeczne blaszki. Do odcedzania pokarmu służy także mięsisty język. Zdobywanie pokarmu u siewkowców. Siewkowcy obejmują gatunki ptaków wodnych, które lęgną się na dalekiej północy, w Tajdze i Tundrze. Nad Polskim Bałtykiem są spotykane głównie w okresie przelotu jesiennego i wiosennego w strefie przyboju żerując na bezkręgowcach, które wynajdują w podłoży lub wśród, pośród martwych glonów wyrzuconych na brzeg. Wśród siewkowców wyróżniamy dwie rodziny: to jest sieweczkowate i bekasowate. Sieweczkowate, w porównaniu z bekasowatymi, posiadają krótkie dzioby i proporcjonalnie większe oczy. Podczas żerowania lokalizują swoje ofiary przy pomocy zmysłu wzroku. Tutaj widzimy na tym krótkim filmiku żerującą sieweczkę obrożną. Stoi w miejscu i wypatruje, gdzie tutaj pośród muszli, a także kamieni, czy też podłoża znajduje się jakieś jedzenie. Będą to larwy owadów. Również mogą być to wieloszczety, takie jak nerejdy. I te ofiary są lokalizowane głównie przy pomocy wzroku, nie widzimy, aby ta sieweczka posługiwała się tym dziobem tak jak robią to bekasowate, które to podłoże sądują. Z kolei u bekasowatych mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkimi oczami, natomiast ich dzioby są znacznie dłuższe, mogą stanowić dwukrotność trzykrotność długości głowy i na ich końcu. Posiadają receptory dotykowe, przy pomocy których mogą sondować podłoże w poszukiwaniu ofiar, takich jak na przykład małże czy też nerejdy. Spójrzmy sobie tutaj teraz na żerującego szlamnika. Jest to gatunek, który lęgnie się w tundrze syberyjskiej i na polskim wybrzeżu, na polskich plażach. Zatrzymuje się tylko, aby uzupełnić zapasy przed wędrówką do zachodniej Europy i zachodniej Afryki. Zaraz zobaczymy, że ptak ten będzie aktywnie sondował podłoże przy pomocy właśnie swojego dzioba. Wkłada ten dziób w podłoże i jest przy pomocy tych właśnie receptorów dotykowych w stanie wysądować, czy w tym podłożu znajduje się jakieś pożywienie. No i tutaj widzimy, wyłowi właśnie. Jakąś nerejdę. Wiele gatunków ptaków rybożernych musi radzić sobie z ochroną przewodu pokarmowego przed ewentualnym skaleczeniem ośmi, i rozwiązują ten problem, połykając pióra. Wiele ptaków morskich musi radzić sobie z nadmiarem soli w organizmie. Nadmiar soli w organizmie ptaki morskie usuwają przy pomocy gruczołów solnych umiejscowionych nad oczodołami. Wydzielana przez nie solanka spływa do przedniej części jamy nosowej, stąd na zewnątrz przez nozdrza. Wydolność gruczołu solnego jest niezwykle wysoka. Tutaj widzą Państwo wybrane grupy ptaków, które można spotkać nad Bałtykiem. Więc są to łabędzie, gęsi, bernikle, kaczki właściwe, siewkowce, rybitwy, alki, perkozy, kaczki morskie, mewy, chruściele, nury, a także grążyce. Obrączkowanie ptaków to metoda badań ptaków stworzona przez duńskiego nauczyciela Hansa Christiana Corneliusa Mortensena w 1898 roku, polegająca na znakowaniu poszczególnych odławianych osobników przy pomocy trudno zniszczalnych, Obrączek, znaczków mająca za zadanie identyfikację ptaka po jego powtórnym złapaniu lub znalezieniu w dowolnym miejscu na Ziemi. Tą metodą są prowadzone obecnie badania nad milionami ptaków na wszystkich kontynentach, a instytucje obrączkujące ptaki mają za zadanie wymianę informacji o poszczególnych osobnikach, trasach wędrówek, przeżywalności, dynamice populacji danego gatunku. Obrączki są dostosowane rozmiarem do średnicy skoku gatunku ptaka, na którego będą zakładane. Obrączki mogą być wykonane z aluminium w wypadku ptaków lądowych lub stalowe w wypadku ptaków wodnych. Poza tym istnieje szereg znaczników wykonanych z kolorowego plastiku, takich jak obrączki, obroże i znaczki skrzydłowe, które ułatwiają ornitologom i obserwatorom ptaków dokonywanie odczytu w warunkach terenowych przy pomocy lornetki i lunety bez konieczności chwytania ptaków. W wypadku znalezienia ptaka z obrączką zgłoś tą informację do stacji ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Coroczne ptasie wędrówki zarówno jesienią jak i wiosną są wymuszane zmianami pór roku, które wynikają z mniejszej ilości światła. Wraz ze spadkiem temperatury pojawia się problem niedostatku pokarmu, owadów i roślin. Późną jesienią i zimą pojawia się pokrywa śnieżna, która wielu gatunkom uniemożliwia zdobywanie pokarmu. W wypadku ptaków wodnych głównym czynnikiem zmuszającym je do migracji jest zamarzanie zbiorników wodnych. Odbywanie wędrówki na daleko północ, na obszar tundry i tajgi, oferuje liczne miejsca lęgowe z bardzo bogatą bazą pokarmową, masowe pojawy owadów. Z kolei zimowiska w zachodniej, południowej Europie i Afryce oferują bogate żerowiska i miejsca odpoczynku w okresie niesprzyjających warunków w areałach lęgowych na północy. Nawigowanie podczas migracji. Ptaki w czasie migracji będą orientować się względem położenia słońca. Nocą orientować się względem gwiazd. Pokazały to eksperymenty przeprowadzone na łuszczykach Indygo, gdzie naukowcy mogli zmienić układ gwiazd i badać ich znaczenie dla ptaków. Szczegóły topografii terenu migracji ptaków będą koncentrować się wzdłuż linii, wybrzeży, łańcuchów górskich i dolin rzecznych. Posiadają również... Zdolność do nawigacji przy użyciu linii pola magnetycznego dzięki kryształom magnetytu w dziobie kryptochromowi w siatkówce prawego oka, u łabędzi, gęsi, bernikli i rybit, młode osobniki odbywają pierwszą wędrówkę w towarzystwie dorosłych osobników. Taki mogą również wykorzystywać zmysł węchu, a także układ wiatrów. W czasie migracji ptaki mogą wykorzystywać wiatr, a także prądy konwekcyjne. Mewy, wydrzyki i przede wszystkim rurkonosy, takie jak albatrosy, burzyki, petrele i nawałniki w czasie sztormu wykorzystują podmuchy wiatru nad falami, aby przemieszczać się przy niskich nakładach energetycznych, nie machając skrzydłami, a delik delikatnie nimi sterując. Taki szponiastej i bociany wykorzystują kominy termiczne, kolumny nagrzanego powietrza w słoneczne dni, krążąc w nich e, nabierają odpowiedniej wysokości, następnie wchodzą w lot ślizgowy, co pozwala im pokonać znaczną odległość, stopniowo tracąc wysokość, aż doleco do kolejnego komina termicznego. Aby sprostać wymaganiom energetycznym, które stawia przed takami migracja, zwiększają one wyraźnie zapasy energetyczne w organizmie oraz zmniejszają niektóre ze swoich organów wewnętrznych. Rezerwy energetyczne ptaka są umagazywane głównie pod postacią tłuszczu. Silne otłuszczenie stanowi paliwo lotnicze, które umożliwia odbycie długodystansowej wędrówki. Wędrówka będzie tym bardziej wymagająca energetycznie, im mniej jest możliwości uzupełnienia rezerw i regeneracji sił, np. podczas przelotu nad obszarami pustynnymi czy oceanem. Rekordziści Roczna wędrówka rybitwy Popielatej jest uznawana za najdłuższą w świecie ptaków. Przeciętna roczna trasa, którą przeleciały ptaki od miejsca rozrodu w sierpniu do powrotu na przełomie maja i czerwca, wynosiła średnio 71 tysięcy kilometrów, najdłuższa to 81 tysięcy i 600 kilometrów. Lecąc na południe, ptaki pokonywały dziennie średnio około 330 kilometrów, a czas migracji wynosił około 93 dni. W drodze powrotnej z Antarktyki. Do Arktyki ptaki pokonywały dziennie około 520 km przez 40 dni. Rybitwy popielate żyją nawet ponad 30 lat, a zatem w ciągu swojego całego życia mogą pokonać statystycznie 2,4 miliona kilometrów, czyli odbyć trzy wyprawy powrotne na księżyc. Szlamniki w czasie migracji z Alaski do Nowej Zelandii pokonują w czasie jednego nieprzerwanego ośmiodniowego lotu ponad 11 tysięcy kilometrów. Osiągnięcie takiego rezultatu jest możliwe dzięki zgromadzonemu w ciele tłuszczowi, którego spalanie dostarcza energii. Gdy kończy się zgromadzony w organizmie tłuszcz, ptaki przechodzą na spalanie białka zmagazynowanego w mięśniach. W czasie tej wymagającej wędrówki ptaki tracą połowę ze swojej początkowej masy ciała. Ptaki obniż obniżają wydatki energetyczne latając w stadach. Zmieniając się na pozycji lidera, wykorzystują również prądy powietrzne, a nawet sztormy. Wydajność fizjologiczna zwiększa się na skutek zmiany wielkości narządów wewnętrznych. Przed rozpoczęciem wędrówki, znacznemu zmniejszeniu ulega żołądek i jelita, zwiększa się masa serca nawet o 33%. Powoduje to zwiększenie wydajności działania płuc: więcej krwi przepływa z serc do płuc, wzrasta liczba czerwonych krwinek transportujących tlen. W czasie lotu szlamnik nie pije wody. Jego organizm wykorzystuje wodę wytworzoną w procesie rozkładu tłuszczów i białek. W czasie lotu na zmianę śpi lewa i prawa półkula mózgu i odpowiadające im oczy. Przyłów to przypadkowe schwytanie w rybackie narzędzia połowowe gatunku, który docelowo nie był obiektem połowu. Przyłów ptaków morskich na Bałtyku dotyczy głównie flot rybackich pławiających przy pomocy Sieci skrzelowych, kaczki morskie, grążyce, tracze, nury, perkozy, kormorany, alkowate licznie występują w wodach przybrzeżnych Bałtyku. Większość z nich pojawia się licznie na Bałtyku poza sezonem lęgowym. Gatunki te żerują na bentosowej faunie lub na rybach, które zdobywają nurkując. Wtedy natrafiają na sieci skrzelowe, zaplątują się w nich i w efekcie giną na skutek braku tlenu. Dla gatunków ptaków wykorzystujących plaże polskiego wybrzeża jako miejsca lęgowe najważniejszym zagrożeniem jest utrata naturalnych siedlisk. Coraz większym zagrożeniem jest ludzka antropopresja wynikająca z ruchu turystycznego, uprawiania sportów wodnych, spacerowania z psem, plażowania na terenach lęgowych, co w efekcie może prowadzić do strat lęgów. Częstym zagrożeniem jest drapieżnictwo dokonywane przez duże mewy, krukowate, a także ssaki. Lis, Jenot, norkę amerykańską i inne łasicowate. Ochrona tych gatunków opiera się przede wszystkim na ochronie siedlisk lęgowych, ograniczeniu ludzkiej eksploracji i podejmowaniu działań ograniczających drapieżnictwo na lęgach poprzez montowanie na gniazdach drucianych osłon uniemożliwiających drapieżnikom wyjadanie jaj. Piaszyste łachy w ujściach rzek i obszary płytkich zatok są ważnym miejscem przystankowym podczas migracji jesiennej i wiosennej dla wielu gatunków siewkowców takich jak biegu z zmienny, biegus rdzawy, biegus krzywodziowy, szlamnik, sieweczka obrożna, siewnica i tym podobne. Gdzie ptaki te uzupełniają kluczowe dla siebie zapasy energetyczne, żerując i odpoczywając. Wiele z tych gatunków odbywa bardzo daleką wędrówkę, nawet około 10 tysięcy kilometrów z lęgowisk znajdujących się w północnej Syberii do zachodniej Afryki. Niekiedy nawet dolatują do południowej Afryki. Wraz z intensyfikacją ruchu turystycznego, uprawiania sportów wodnych, jachty, łodzie motorowe, skutery i różne formy surfingu, ptaki zatrzymujące się na piaszczystych łachach są niepokojone. Reakcją na zakłócenie spokoju przez ludzi w zależności od częstotliwości niepokojenia może być poderwanie się do lotu, spłoszenie, podwyższona ostrożność, głos ostrzegawczy, zmiana dobowej aktywności, wydłużenie okresu żerowania względem odpoczynku i porzucanie miejsca żerowania i odpoczynku. Ptaki wodne nad polskim Bałtykiem są chronione w ramach obszarów specjalnej ochrony ptaków, które obejmują 648 000 hektarów obszarów morskich. Ja serdecznie dziękuję Państwu za poświęconą uwagę. Z okazji 16 Dnia Ryby w Helu. Edukatorzy Błękitnej Szkoły zapraszają do wysłuchania prelekcji o wybranych gatunkach ryb Morza Bałtyckiego. Na początek kilka najważniejszych cech Bałtyku. Bałtyk to morze najsłodsze, jak również morze bardzo młode, płytkie, o słabej wymianie wód z Morzem Północnym i charakteryzujące się niską różnorodnością gatunkową. Morze Bałtyckie jest także warstwowe i dość chłodne. Te wszystkie czynniki mają wpływ na jego skład gatunkowy, dotyczy to również ich tiofauny. Morze Bałtyckie jest domem ryb morskich, słodkowodnych i dwuśrodowiskowych. Człowiek interesuje się głównie tymi gatunkami, które go żywią i bogacą tak zwanymi rybami przemysłowymi. Dorsz jest jednym z największych drapieżników w Bałtyku. Żywi się przede wszystkim skorupiakami, szprotami i śledziami. Tarwo dorsza jest bardzo rozciągnięte w czasie. Trwa od lutego do października w warstwach przydennych Morza Bałtyckiego. Do efektywnego rozrodu dorsz potrzebuje wlewów słonej i naklenionej wody z Morza Północnego. W Bałtyku tworzy kilka stad użytkujących odrębne żerowiska i tarliska. Dorsz jest ważnym gatunkiem dla bałtyckiego rybołówstwa. Intensywne połowy oraz jego wrażliwość na pogarszające się warunki środowiska, takie jak deficyt tlenu i spadki zasolenia na tarliskach oraz niedostatek pokarmu, doprowadziły do zapaści jego zasobów. W 2020 roku obowiązuje całoroczny zakaz poławiania dorszy. Aby wspomóc działania ochronne, należy ograniczyć spożywanie tego gatunku. Zamiast niego lepiej wybrać śledzia, szprota lub którąś z bałtyckich płastug. Skarp. Drapieżna i największa bałtycka płastuga o kształcie niemal owalnym, leżąca na dnie na prawym boku. Żywi się dennymi rybami i skorupiakami. Przeciętnie osiąga od 40 do 60 cm. Gładzica. Niezbyt liczne mieszkanie z Bałtyku. Płastuga leżąca na dnie zawsze na lewym boku, posiada gładkie ciało pokryte cienką warstwą śluzu, odżywia się głównie bezkręgowcami. Stornia jest najpopularniejszą z bałtyckich płastug. Żywi się głównie małżami, umłukiem i rogowcem. Przeciętny wymiar to 25-40 cm. Ciekawą rybą jest balona ze względu na swoje silnie wydłużone i zaostrzone szczęki, zwana również bocianem morskim. Jest to ryba wybitnie sezonowa, poławiana w maju i czerwcu, gdy przybywa do Zatoki Puckiej na tarło. Jej kości mają charakterystyczny zielony odcień. Do ryb wędrownych Bałtyku zaliczamy łososia. Rozradza się on od października do listopada, w dobrze natlenionych rzekach skąd po dwóch trzech latach rozpoczyna swoją wędrówkę do morza. Podczas pobytu w Bałtyku intensywnie żeruje, osiągając nawet 140 cm długości i ponad 30 kg masy. Po kilku latach pobytu w wodzie słonej powraca, aby rozmnożyć się w tej samej rzece, w której wykluł się z ikry. W Polsce konieczne jest wspomaganie populacji łososi zarybieniami. Największym zagrożeniem jest dla nich przegradzanie rzek, nadmierne połowy i zanieczyszczenia. Podobną do łososia rybą jest troć. Występuje w przybrzeżnych wodach Bałtyku i okresowo uchodzących do niego rzekach. W wielu miejscach konieczna jest aktywna ochrona zasobów populacji troci przez zarybienia kompensacyjne. Węgorz jest rybą dwuśrodowiskową, rozradzającą się w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego w Morzu Sargasowym, a żerującą w wodach słodkich Europy. Według czerwonej listy IUCN węgorz jest gatunkiem krytycznie zagrożonym. Certa to wędrowna ryba karpiowata, żerująca w morzu i powracająca na tarło do uchodzących do niego rzek. W Polsce populacje certy wspomaga się poprzez zarybianie. Ryby te jednak nie przetrwają, jeśli środowisko ich życia zostanie zdegradowane. Ze względu na niskie zasolenie Bałtyk zamieszkują ryby słodkowodne, takie jak okoń, płoć, szczupak i sandacz. Zażywając latem kąpieli w przybrzeżnej strefie Zatoki Puckiej, Możemy spotkać takie gatunki jak wężynka i iglicznia. To spokrewnione spławi konikami ryby, u których samce opiekują się ikrą. Oba gatunki żerują na zooplanktonie. W latach 60 były pospolitymi mieszkańcami podwodnych łąk dna Bałtyku. W wyniku degradacji ich siedlisk w Zatoce Puckiej ryby te niemal wyginęły. Dziś powoli się odradzają. Ciernik to drobna ryba strefy przybrzeżnej, której długość rzadko przekracza 9 cm. Ma na grzbiecie trzy ruchome kolce. Jego tarło trwa od wiosny do końca lata. Samiet przyjmuje wtedy jaskrawo czerwone zabarwienie dolnej połowy ciała, buduje gniazdo i opiekuje się ikrą oraz narybkiem. Tobiasz to mała, wysmukła ryba długości do 20 cm. Pospolity mieszkaniec płytkiej wody o dnie piaszczystym. Ponad którym pływa często w dość dużych stadach. Chętnie zagrzebuje się także w piasku. Rozradza się wiosną i późnym latem. Dobijak to gatunek podobny, lecz większy od poprzedniego, dorastający do 30 cm. Jest również pospolitym mieszkańcem dna piaszczystego, rozradzającym się latem i jesienią. Żywi się drobnymi skorupiakami oraz ikrą ryb. Tobias i dobijak, czyli tzw. tubisy, poławiane są dość często jako przynęta do połowów. Stanowią one bowiem ulubiony pokarm wielu gatunków ryb. W Morzu Bałtyckim spotykamy nie tylko gatunki rodzime ryb, ale również obce i inwazyjne. Jednym z nich jest babka bycza, zwana również śniadogłową. Gatunek odkryty w Zatoce Gdańskiej w 1990 roku do Bałtyku dotarł z Morza Czarnego. Najprawdopodobniej w zbiornikach balastowych statków. Ryba niewielka, osiąga do 24 cm długości. Wywiera presję na rodzime gatunki jako drapieżnik, konkurując z nimi o miejsce do życia i rozrodu. Odżywia się pokarmem zwierzęcym takim jak małże, skorupiaki i małe ryby. Nad Bałtykiem presja połowowa na ten obcy gatunek jest jak najbardziej wskazana. W imieniu całej załogi stacji morskiej w Helu, dziękujemy za uwagę zachęcamy do świadomego korzystania z zasobów skarbca Morza Bałtyckiego.